Raport zaprasza Kinga Jamioła. Witam Państwa. Dziś w raporcie między innymi pożar w KWK Sośnica, są ranni górnicy. Przełom w sprawie zaginionego przed 17 laty mężczyzny z Zabrza. W centrum Wodzisławia Śląskiego powstała farma. W KWK Sośnica w Gliwicach doszło do pożaru. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem na poziomie 950 metrów pod ziemią, nieopodal ściany wydobywczej. Jego prawdopodobną przyczyną było zapalenie się metanu. Niestety są też ranni, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na poziomie 950 metrów pod ziemią w kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do pożaru. Przede wszystkim musimy odizolować ten rejon i w momencie, kiedy sytuacja tam już wróci do normy, będzie wizja lokalna na dole, która przede wszystkim odpowie nam na pytanie, co się wydarzyło, jakie są przyczyny tego wypadku i określi, kiedy ten rejon będzie mógł wznowić wydobycie. W zagrożonej strefie pracowało 47 górników, których udało się szczęśliwie ewakuować i wydobyć na powierzchnię ziemi. Niestety 5 z nich doznało obrażeń. 2 górników ma poparzenia ramion, 1 górnik uraz nosa, natomiast 2 górników poczuło się źle i prawdopodobnie po prostu zatruli się trującymi gazami, które w tamtym momencie się wydobywały. Obecnie w szpitalu przebywają 4 osoby, 2 górników na obserwacji w szpitalu numer 4 w Gliwicach. 1 górnik jest w siemianowickiej oparzeniówce, natomiast kolejny w szpitalu w Zabrzu. Mamy nadzieję, że ci górnicy szybko wrócą do zdrowia. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, a także z ich rodzinami. Pod ziemią wciąż działają służby specjalne gaszące pożar. Mają się pojawić także specjalne tamy, mające na celu izolację zagrożonych stref kopalni od pozostałych, w których można pracować. W 2005 roku Śląsk żył tajemniczym zaginięciem 25-letniego Marcina Sakowicza z Zabrza. Mężczyzna w godzinach porannych wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Mimo silnych starań rodziny i włączenia w sprawie mediów mijały lata bez odpowiedzi na pytanie, co się z nim stało i gdzie jest. W sprawie po 17 latach nastąpił przełom. Wszystko rozpoczyna się tutaj, w Zabrzu. 25-letni wówczas Marcin wychodzi ze swojego mieszkania 12 kwietnia 2005 roku i od tego momentu urywa się z nim całkowity kontakt. Po 17 latach jest przełom w tej sprawie. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna zaginięcia i ten problem będzie się powtarzał przez w zasadzie 17 lat prowadzenia tego postępowania. Te postępowania, te poszukiwania, one nigdy nie, tak naprawdę nie zostały zakończone. Policjanci nigdy tej sprawy nie złożyli w archiwum, zawsze o tej sprawie pamiętali. Ona regularnie była analizowana pod różnymi kątami. Pomagali w tym też policjanci z Komendy Wojewódzkiej, którzy też tą sprawę analizowali, szukając jakiegoś wyjścia, które dałoby nam po prostu kierunek, w którym można było podążyć i ustalić, co się stało z Marcinem. Teraz, jak już wszyscy wiemy, może pojawiła się nowa informacja, która nam dużo powie. Odnaleziony został samochód, w dniu zaginięcia poruszał się Marcin. Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Strzelcach Opolskich. Tą kwestią będą się zajmować śledczy z województwa dolnośląskiego. Tamtejsza prokuratura, która wszczęła już śledztwo, będzie wyjaśniać okoliczności, dlatego że to jest ich odpowiedzialność wynikająca z miejsca, gdzie odnaleziono zwłoki. Dla nas tak naprawdę istotne jest to, że ta sprawa będzie zakończona pod kątem tego, że będziemy mogli zakończyć poszukiwania Marcina. No i rodzina też w tym momencie będzie mogła już zakończyć ten etap, taki trudny etap, bo nigdy do końca nie wiedzieli, co się stało, a tutaj jest nadzieja, że będzie to po prostu koniec tej sprawy poszukiwawczej. Na trop wraku samochodu w rzece Odra natknął się nurek specjalizujący się w poszukiwaniu zaginionych. Akurat w tym czasie prowadził on poszukiwania innych osób. Zarys samochodu wychwycił jego sonar. W środku znajdowały się szczątki, jednak na razie nie wiadomo, czy są ludzkie i czy należą do zaginionego w 2005 roku mężczyzny. To wszystko mają wyjaśnić badania DNA.
można okupować węgiel gorszej jakości. Taką decyzję podjął rząd. Ministerstwo Środowiska i Klimatu wydało rozporządzenie, które uchyla czasowo normy dotyczące jakości paliw stałych. Powodem są braki węgla w składach i jego wysokie ceny. Ale pytanie, czy wysoką cenę za tę decyzję poniosą także samorządy, które od lat walczą o czyste powietrze. Rząd umożliwił Polakom zakup węgla niższej jakości. To decyzja Ministerstwa Środowiska i Klimatu. To jest postawienie sprawy na głowie. Kompletny brak konsekwencji. I tak naprawdę to, co zaoszczędzimy w naszych piwnicach na tak zwanym pseudopaliwie, oddamy w szpitalach, w aptekach i oddamy po prostu służbie zdrowia. Walka o czyste powietrze to też walka o zdrowie. Ja głęboko ufam, że uchwała antysmogowa w województwie śląskim będzie obowiązywać, a to oznacza, że te województwa, gdzie nie funkcjonuje, będą podlegały tej złej zmianie. Rozporządzenie wywołuje sporo dyskusji, także na Śląsku, gdzie walka o czyste powietrze trwa od lat. Biorąc pod uwagę, że oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej, tę decyzję, która jeszcze pogorszy jakość tego powietrza, którym oddychamy, należy oceniać bardzo krytycznie. To jest zła decyzja, krótkowzroczna i ona jest podjęta kosztem zdrowia nas wszystkich. Ja jestem absolutnie przerażony tym, co rząd zdecydował, bo cały wysiłek, który do tej pory był włożony przez społeczeństwo, które walczyło ze smogiem i ze skutkami tego smogu, no właściwie można powiedzieć tak, że szlak trafił w jednym momencie. W rozporządzeniu nie ma mowy o węglu brunatnym, mule węglowym czy flotokoncentratach. Mowa jest tylko o węglu kamiennym gorszej jakości, na przykład z większą ilością siarki czy rtęci. Ja rozumiem, że cena opału jest ważna, ale zdrowie ważniejsze i myślę, że powinniśmy szukać takich rozwiązań, które pozwalają spalać te byle jakie, nazwijmy to, paliwa, ale w instalacjach do tego przeznaczonych. Węgiel niższej jakości będzie można kupić do 27 sierpnia, bo rozporządzenie obowiązuje przez 60 dni. No wyłaśmy sobie, że pozwalamy przez 60 dni jeździć lewym pasem, mówiąc, że no tak chwilowo trzeba. Jest pewne przyzwyczajenie, pewien główny trend i tego powinniśmy się trzymać. Kupno paliwa gorszej jakości nie jest tożsame z jego spalaniem. Użytek jest w gestii sejmików województw. Lekarzy ciągle brak. Z problemem braku specjalistów polskie szpitale borykają się od lat. Z braków kadrowych zamykane są kolejne oddziały szpitalne. W Wodzisławskiej Lecznicy 1 sierpnia zostanie zawieszony oddział chirurgii ogólnej. O sytuacji w polskich szpitalach rozmawia się od lat. To zazwyczaj rozmowy w kontekście braków kadrowych. Bo jak nie będzie tego personelu, będzie za mało zarabiał, będzie wyjeżdżał, nie będzie się chciał kształcić dalej, no to ich nie będziemy mieli. Po raz kolejny braki kadrowe dają się we znaki śląskim szpitalom. Od 1 sierpnia do 31 października tego roku oddział chirurgii ogólnej w wodzisławskim szpitalu będzie zawieszony. Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia kadry lekarskiej z dniem 1 sierpnia najprawdopodobniej oddział zostanie zawieszony. Jest to spowodowane tym, że lekarze, którzy dotychczas pracowali i pracują jeszcze na dzień dzisiejszy w tym oddziale, złożyli wypowiedzenia i zmieniają miejsce pracy na szpital w Rybniku. Wszyscy chirurdzy po okresie wypowiedzenia przejdą do szpitala w Rybniku. Głosy o tym, że jak mówią niektórzy i tutaj cytat, rybnicki szpital podbiera lekarzy, krążyły już od dawna. Ta kadra lekarska, która tutaj pracuje na tym terenie, powinna tutaj w dalszym ciągu pracować i trzeba zabiegać o to, żeby chciała tutaj pracować, dlatego że jesteśmy oddaleni od aglomeracji katowickiej i to powoduje, że pozyskanie lekarzy spoza tego regionu podnosi stawki, które proponujemy tym pracownikom. Żeby tego uniknąć, powinniśmy taką współpracę nawiązać. Myślę, że w sytuacji, kiedy mamy nowego dyrektora w Rybniku, jestem dobrej myśli, że takie rozmowy zostaną podjęte w przyszłym tygodniu i będziemy w tą stronę zmierzać, żeby tutaj trzymać wspólny front. Zespół lekarzy z Wodzisławia Śląskiego do pracy w rybnickim szpitalu wróci w sierpniu. Wróci, bo kilka lat temu z Rybnika przeszedł do Wodzisławia Śląskiego. W województwie śląskim jest praca. Śląskie jest w czołówce województw z najniższym poziomem bezrobocia. W naszym województwie wynosi ono 4%. Tak wynika z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Wynik ten plasuje Śląskie na drugim miejscu w kraju. Praca jest, wystarczy tylko nią się zgłosić. Tak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Województwo śląskie plasuje się na drugim miejscu w rankingu województw z najniższym poziomem bezrobocia. Te w Śląskiem wynosi 4%. Można powiedzieć, że sytuacja na naszym rynku pracy jest stabilna i nie ma najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. Kwestią kluczową są kompetencje i szybkość, z jaką jesteśmy w stanie te kompetencje nowe nabyć. Pracy w każdym razie nie brakuje. Największa liczba ofert pracy dostępna jest w kilku gałęziach
gałęziach gospodarki. Najwięcej ofert pracy będzie z całą pewnością w tych branżach związanych z produkcją i przetwórstwem przemysłowym, bo to taka najszersza gałąź pod względem PKD. Także wszelka produkcja, wszelkie usługi i tym podobne pochodne zawody będą bardzo poszukiwane, to ze względu na skalę. Ale tak na dobrą sprawę, patrząc na takie badanie barometr zawodów, które prowadzimy rokrocznie, wynika z niego, że w zasadzie nie ma niepotrzebnych zawodów w naszym województwie, bo wszystkie są albo w deficycie, albo w równowadze. Sejm przyjął reformę prawa karnego. Jedną z najważniejszych zmian, która może dotknąć tysięcy Polaków, jest konfiskata pojazdu prowadzonego przez osobę pijaną. Podczas 58. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli zmiany w prawie karnym. Jedną z najważniejszych zmian, która może dotknąć tysięcy Polaków, jest konfiskata pojazdu prowadzonego przez osobę pijaną. Nowe prawo ma być stosowane w przypadku, jeśli kierowca ma więcej niż 1,5 promila. Spowoduje wypadek przy minimum 0,5 promila lub jego zatrzymanie pod wpływem alkoholu będzie recydywą. W sytuacji, gdy pijany kierowca nie będzie właścicielem pojazdu, wówczas sąd może nakazać mu zapłatę równowartości np. samochodu lub zapłaty 5000 zł, jeżeli prowadził pojazd należący do jego pracodawcy. Zapłatę w wysokości wartości pojazdu kierowca będzie musiał zapłacić, jeżeli po wypadku jego np. samochód zostanie znacznie lub całkowicie zniszczony. Projekt zmian w prawie karnym trafi teraz do Senatu. Na Starym Mieście w Wodzisławie Śląskim pojawiły się nowe skrzaty. Korzystając ze słonecznej pogody, dobrze znane już lokalnej społeczności małe istoty zaprezentowały tym razem farmę. Pomieszkują w drewnianych chatkach, dbają o zwierzęta gospodarskie, jeżdżą traktorem czy wywieszają pranie. W Wodzisławiu Śląskim na rynku powstała farma z prawdziwego zdarzenia. Mamy tutaj zarówno kurnik, mamy również studnie, jest nawet traktor i są świnki. A wszystko sprawuje nad tym pieczę skrzat. I to nie jedyny, który występuje w całym mieście. To prawda, to już szósta tego typu instalacja na Starym Mieście w Wodzisławiu Śląskim. Poprzednie to m.in. kopalnia, to pizzeria, piekarnia, czy też skrzaty w domowym obliczu. Instalacja jest zlokalizowana przy rynku 29. Projekt jest realizowany m.in. w celu uatrakcyjnienia Starego Miasta i wprowadzenia innowacji. Jak najbardziej zachęcamy wszystkie dzieci, ale także rodziny do śledzenia przygód skrzatów, do szukania ich i znajdowania poszczególnych instalacji. Dzieci spoglądające na nowe miejsca skrzatów były niezwykle podekscytowane. Kury są. No właśnie, i kacie. I są jeszcze... Jest tak, jakiś taki budynek z traktorem. I jeszcze jest małe świnie i duże. Na ten rok planowane są kolejne tego typu instalacje w mieście, więc jest na co czekać i na czym oko zawiesić. W raporcie teraz czas na informacje z kraju i ze świata przygotował je dla Państwa Tomasz Handkus. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze aresztował tymczasowo mężczyznę podejrzanego oszustwa na łączną kwotę około 460 tysięcy złotych. 32-latek usłyszał 58 zarzutów. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Podczas meczu Lechii Gdańska Akademii Pandę w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy doszło do starcia pseudokibiców. Są już pierwsze zatrzymania, a policja będzie obecnie dokładnie analizować zebrany materiał dowodowy. Nie żyje były premier Japonii Shinzo Abe. Polityk został postrzelony podczas swojego publicznego przemówienia. Zmarł po przewiezieniu do jednego ze szpitali. Miał 67 lat. Są nowe zdjęcia prezydenta Rosji. Kreml opublikował je przy okazji spotkania rosyjskich władz. Uwagę opinii publicznej przykuł fakt, iż Władimir Putin siedział w znacznej odległości od obecnych na spotkaniu liderów frakcji Dumy Państwowej. Tą informacją kończymy raport. Za chwilę program Gość Dnia z udziałem prezydenta Rybnika Piotra Kuczery. To jeszcze dzisiaj, już jutro o 9:00 kolejny odcinek programu Czas na wakacje z telewizją TVT, a w nim relacja z naszej wizyty na polskich Hawajach. Bądźcie Państwo z nami. Ja za dziś dziękuję. Do zobaczenia.